Ignacy czekał zwinięty w kulkę. W sumie było mu bardzo przyjemnie. Po tak długim czasie czekania pod drzewem był bardzo zmęczony. A raniuszki, chcąc go nastraszyć, sprawiły mu całkiem miły prezent. Bardzo przyjemnie otulając go kubką liści i ściółki. Zadanie dla ciebie. Ty też możesz umościć się jak jeżyk w kłębuszek, owinąć się kocem lub kołderką i poobkładać wokół poduszkami. Zobaczysz, jak przyjemnie w takiej pozycji będzie ci się dalej słuchało bajki. Ignacy zamyślił się nad Igą. Okazało się, że nie wszystkie raniuszki potrafią tak ślicznie rymować, więc może i dla Igi nie było to łatwe przez cały czas. No i poświęciła wszystko dla niego. To bardzo ładnie z jej strony. Jeszcze zrzuciła z drzewa jabłko. Ach, zupełnie zapomniałem, przecież Bernard na nie czeka. Ignacy otrzepał się szybciutko i z czerwonym jabłkiem na grzbiecie ruszył ścieżką wprost na spotkanie z niedźwiedziem. Gdy dotarł na skraj polany, jak poprzednio, usłyszał Bernarda już z daleka. Najlepiej śpiewam w całym lesie. Najlepiej tańczę też. Ciepło czy zimno, lato czy jesień, nikt tak nie rusza się. Ignacy jak najszybciej wbiegł na kamień i zawołał. Bernard, Bernard, przyniosłem ci jabłko. Bernard przestał śpiewać. Obrócił się i schylił do Ignacego. Jego czarne oczy były bardzo ciemne. Jerzyk lekko się wystraszył. Czerwone! Takie, o jakim marzyłeś, przyjacielu. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Jabłko. No tak, lubię jabłka. Bernard usiadł ciężko. Złapał owoc w obie łapy i zdjął z pleców Ignacego. Jerzyk aż sapnął z ulgi. Jabłko było całkiem ciężkie. Bernard wsadził sobie cały owoc do pyszczka i zaczął żuć. Po chwili przełknął, beknął głośno, oblizał się i powiedział: cierpkie, chcę jeszcze jedno. Ignacemu zrobiło się przykro. Do drzewa było bardzo daleko. Po chwili doszło jednak do niego, że przecież wcale nie musi tam iść. Złapał się za szelki, popatrzył wprost na Bernarda i wykrzyczał. A dziękuję, a zapytanie o zdrowie? Przeziębiłem się, czekając, aż jabłko spadnie. Chociaż trochę mógłbyś się mną zainteresować. Nie zachowujesz się jak przyjaciel. Bernard podniósł się, przybliżył do Ignacego i powiedział nisko. Pozwalam ci ze mną siedzieć i mnie słuchać. Jestem zdecydowanie najlepszym przyjacielem w całym lesie. Wcale, że nie, wykrzyczał w złości Ignacy. Bernard nie wydawał się zbytnio poruszony. Ziewnął szeroko i powiedział od niechcenia. No to niby jaki powinien być przyjaciel? Co, przemądrzały jeżu? Ignacy zamyślił się głęboko. Przyjaciele powinni być dla siebie mili. Powinni o siebie dbać. Nie muszą być tacy sami, ale powinni szanować to, co ich różni. Powinni być względem siebie lojalni, ale w taki mądry sposób. I powinni się słuchać nawzajem. I kto tak niby potrafi? Na przykład Iga. No to może z tą Igą się przyjaźnij. Albo przynieś mi jabłko. Nie przyniosę ci więcej żadnego jabłka. I może tak właśnie zrobię. Ignacy zeskoczył z kamienia i zdenerwowany poszedł w stronę lasu. No właśnie, pomyślał. Postępowałem niemądrze. Przecież Iga może zostać moim przyjacielem. Tak miło spędzało mi się z nią czas i tak się martwiła o mnie. A te niemiłe raniuszki zabroniły jej rymować. Może powinienem jej pomóc, tylko jak? Zza pleców dobiegł go głos Bernarda. Najlepiej pływam w całym lesie, najlepiej skaczę też. Ciepło czy zimno, lato czy jesień, nikt tak nie rusza się.